Może się kiedyś zderzyliście z taką koncepcją guru, że istnieje sobie guru i guru to jest taka osoba, która jest wyżej postawiona od innych ludzi, albo że guru posiada jakąś tajemniczą wiedzę, albo w pewien sposób jest wyposażona w jakąś zdolność, której wy nie posiadacie, albo inni ludzie nie posiadają. Że guru to jest taki nadczłowiek, albo mędrzec, albo osoba oświecona, tak, osoba oświecona, która posiada wyższy poziom świadomości od innych ludzi, którzy guru nie są. I wiecie, zawsze sobie utrzymujemy w głowach taki obraz, że jest jakiś tam stan świadomości, czy może jakiś cel, jakaś idea, do której dążymy. I że guru to jest osoba, która już to ma, już to osiągnęła i ona nam może powiedzieć, jak tam dojść. I wiecie, jest też wiele różnych tradycji, które czczą istnienie guru. To jak na przykład religie, tak? Wiecie, ksiądz, czy tam biskup, czy w buddyzmie, czy w jakichś tam odłamach hinduizmu są różnego rodzaju guru. Wszyscy pewnie znacie Osho, a jak nie wszyscy, to jeżeli nie znacie Osho, to polecam sobie wygooglować, to bardzo ciekawa osoba. Osho to był guru, który zbudował swój własny, można powiedzieć, ośrodek w Ameryce albo swoje własne miasto. No tam jest ciekawa historia. I Osho miał taką zdolność do przyciągania ludzi, był bardzo charyzmatyczny, ale potrafił też przez długi czas nie mrugać. Patrzył się prosto do ludzi, po prostu zero mrugnięcia. I to budowało taki mistyczny obraz guru, mógłbym tak powiedzieć. Jakiejś takiej osoby nacechowanej jakąś wewnętrzną mądrością, może jakąś zdolnością, wglądem w siebie, w świadomość. Bardzo często mówi się, że jak ktoś robi siebie na guru, tak, to że się wymądrza, albo się wywyższa, albo używa się takiego zwrotu szarlatan. To jest taka osoba, która bardzo zgrabnie posługuje się słowami i generalnie jej celem jest oczarować ludzi, tak, i wyłudzić coś od tych ludzi, może uwagę, może aprobatę, może kasę, i wciągnąć kogoś w wir swoich własnych koncepcji po to, żeby posiąść nad kimś kontrolę. Bardzo często możecie zaobserwować właśnie taką hierarchiczność, tak, taką strukturę, która się buduje wokół różnych guru, albo taki obraz tego, że ktoś jest wyżej, ktoś jest niżej, tak, taka zależność. I czemu ma to służyć? Słuchajcie, to się bierze stąd, że jako dzieci wychodzimy na ten świat, jesteśmy totalnie bezbronni, jesteśmy całkowicie zależni od rodziców, czyli jesteśmy w takiej pozycji niższości, jesteśmy gorsi, jesteśmy słabsi, jesteśmy bardziej ulegli, podporządkowujemy się autorytetom i idealizujemy w rodzicach te cechy, które wydają nam się doskonałe i wiążą się z naszym przetrwaniem. Więc jeżeli nasi rodzice mają jakieś zdolności czy umiejętności, czy w ogóle coś, czego my potrzebujemy, tak? Przykładowo mama ma nam dać opiekę i miłość, tak? Tato ma nam dać poczucie bezpieczeństwa i granic, to my te cechy będziemy idealizować. I nawet jeżeli w pełni rodzice nie zaspokajają nam tych potrzeb, to i tak ich w pewien sposób idealizujemy, bo to my mamy te potrzeby, więc to jest nasza projekcja. Więc w relacji guru i uczeń, albo osoba wyżej postawiona i osoba niżej postawiona, jest projekcja, tak? Jedna osoba projektuje na kogoś jakąś cechę, którą potrzebuje. I bardzo często jest tak, że guru, czy w ogóle osoby, które w pewien sposób czują się wyżej, wewnętrznie mają takie przekonanie, że są wyżej, albo że są w pewien sposób rozwinięci, albo mają jakąś wartość, albo mają jakąś cechę, czy misję, czy w ogóle coś do przekazania światu, nie? Ja, wiecie, nie będę się zagłębiał, czy to jest teoria spiskowa, czy nie, czy to jest dobre, czy nie, ale tak już po prostu jest. Jeżeli chcesz być nauczycielem, chcesz coś zrobić w swoim własnym życiu,
chcesz coś komuś zakomunikować, musisz mieć silne przekonanie, że to jest ważne i wartościowe dla innych ludzi, żeby w pewien sposób to uzewnętrznić, żeby ten obraz zarezonował ze światem, żeby ktoś mógł zobaczyć tą wartość w tobie, a to, czy ktoś to zobaczy, czy nie, to zależy to od tej osoby, czy ona ma taką projekcję i ją rzuci na ciebie, nie? Więc w pewien sposób mamy tutaj taką zależność, mamy guru, mamy kogoś, kto szuka, tak? Jeżeli mówimy tutaj przykładowo o poszukiwaniach duchowych albo poszukiwaniach oświecenia, to uczeń rzuca taką projekcję na nauczyciela, że on jest oświecony i że on da tobie to oświecenie. I poprzez zbliżenie się do guru, czyli do nauczyciela, uczeń nabywa tych cech, które posiada guru, albo przynajmniej powinien je nabyć. Czyli poprzez projekcję zbliżamy się do tego ideału. I teraz tak, gdy zbliżymy się do tego ideału, przykładowo mając styczność z tym guru, czy studiując jakąś filozofię, czy mając styczność z jakimś nauczycielem, czy w ogóle to też jest często w związkach, tak? Jak mamy kobietę, mężczyznę, rzucamy projekcję, potem dochodzi do zbliżenia, czyli jest interakcja, jest relacja. Potem nagle widzimy rzeczywistość, widzimy kogoś takim, jakim on jest, czy guru, czy tam partnera, partnerkę, czy w ogóle rodzica, tak? Gdy dojrzewamy, zaczynamy dostrzegać te osoby takimi, jakie one są, czyli znika ta idealizacja i znika ta projekcja. I wtedy zazwyczaj dochodzi do rozczarowania, bo okazuje się, że ten obraz, który mieliśmy w głowie, nijak ma się do rzeczywistości. I czemu ma to służyć? Ma to służyć temu, aby nasze pragnienie się uzewnętrzniło i abyśmy coś zrobili, abyśmy zaspokoili nasze potrzeby, ale ma to również zbliżyć nas do tej prawdy, do poznania rzeczywistości i do poznania samych siebie, bo przez tą projekcję, przez to rozczarowanie my dosłownie dochodzimy do naszego celu, dochodzimy do źródła naszego istnienia, czy do źródła naszego poznania, bo nawet jeżeli masz jakiegoś guru i on się okaże oświecony, ale może nie jest idealny i się rozczarujesz, bo każdy człowiek to jest człowiek, każdy nauczyciel to jest nauczyciel, każdy guru to jest też człowiek i też chodzi do kibla i też załatwia swoje potrzeby i też ma emocje i też ma uczucia, to też możemy w ten sposób zbliżyć się do naszego poczucia człowieczeństwa, czy nawet do takiego wewnętrznego współczucia czy pokory, że o jednak ta duchowość też dotyczy nas jako ludzi, też jest ludzka, że to nie jest tylko wyidealizowany obraz, ale jest to świadomość, która ulega przekształceniu, ulega jakimś manifestacjom, ale w głębi siebie poznajemy siebie, tak? Czyli w tym nie ma nic złego. I nawet jest taka ścieżka jogi, nazywa się Bhakti Yoga i Bhakti Yoga polega na tym, abyśmy czcili jakiś obraz, albo czcili jakąś wspólnotę, albo czcili ludzi, albo coś konkretnego i poprzez zbliżenie się do tego obiektu, który chcemy czcić, czy to na przykład byłby Bóg, czy ludzie, czy jakaś idea, my dosłownie zjednujemy się z rzeczywistością, zjednujemy się z poznawanym obiektem i wchodzimy w stan jedności, stan unii, czyli w stan oświecenia. I to też ma uczyć nas tej pokory, tak? Ale też to jest jeden z podstawowych mechanizmów, dlaczego w ogóle się uczymy. Przede wszystkim uczymy się od tych nauczycieli, którzy mają zajebistą osobowość. Pewnie zwróciłeś w swoim własnym życiu uwagę na to, że jak jakiś nauczyciel ma świetną osobowość, to nieważne, co on ci powie, ty i tak to podchwycisz, ty i tak się czegoś nauczysz. A jeżeli nauczyciel ma słabą osobowość, czy jest nudny po prostu, czy męczący, to słabo to rezonuje z tobą i mało się uczysz, tak? Czyli jednak osobowość czy charakter nauczyciela ma znaczenie i to, na jaką osobę on się wykreuje, to ma sens dla ciebie, bo w taki sposób ty będziesz tą osobę postrzegał. I dlaczego ja o tym mówię? Ja mówię o tym, żebyście zgłębili szerszy kontekst znaczenia słowa guru i tego, dlaczego istnieją nauczyciele duchowi i dlaczego dokonujemy tych projekcji, abyście zrozumieli też, że to są normalni ludzie i tam też jest ta idealizacja, ale żebyście nie pomijali tego aspektu i abyście nie odrzucali tak nauczycieli czy różnych perspektyw, czy może autorytetów, tak? Jeżeli uważacie, że chcecie sami wszystko zgłębiać, bo to wam pomoże szybciej przestudiować dany temat. I tak oczywiście na samym końcu każdy musi wszystko sobie przekontemplować, przemyśleć, przerobić, ale ta droga nauki z różnych źródeł, czy tam od różnych nauczycieli, od różnych guru ma sens i ma znaczenie. Ja przestudiowałem wiele ścieżek, nadal mam otwarty umysł i nadal się uczę. I widzę, jak to wszystko się ze sobą łączy
jak bardzo psychologia i duchowość są ze sobą powiązane. Tak, wiem, oczywiście też istnieją guru, którzy manipulują czy tam wykorzystują ludzi. W tych tematach duchowych też istnieje wiele pułapek, też wiele osób się kreuje czy wywyższa, też manipuluje jakąś tam tajemniczą wiedzą, której inni nie posiadają, czy wpływa poprzez różnego rodzaju techniki na ludzi. Ale to nie jest temat na to wideo. Bo ja chciałem wam pokazać taki psychologiczny aspekt tego, jak dokonujemy projekcji i w jaki sposób poprzez zbliżenie się do guru możemy poznać siebie. I tak to właśnie wygląda. Jak będziecie oglądać jakiegoś nauczyciela, czy będziecie mieli jakąś zajawkę i będziecie się chcieli czegoś nauczyć, zwróćcie uwagę, jak projektujecie swój ideał na tego nauczyciela i zwróćcie swoją uwagę na ten moment, gdy pragnienie zbliża się do zaspokojenia waszej potrzeby i ewentualnie do rozczarowania. I zaobserwujcie ten mechanizm w sobie i postarajcie się z tym posiedzieć i głębiej się nad tym zastanowić, bo często jest tak, że ludzie obwiniają nauczycieli. A to wina tego nauczyciela, ten nauczyciel jest słaby, tamto jest słabe, tamta ścieżka jest słaba, czy to jest złe. Ale w zasadzie to wszystko siedzi w nich samych. To są ich projekcje, ich oczekiwania, ich zniekształcenia. I to też jest bardzo szeroki temat, jak ludzie idealizują nauczycieli. Ale poruszę to w innym nagraniu. Także zwróćcie na to swoją uwagę, na ten mechanizm projekcji na nauczycieli i tego, jak próbujecie coś złapać, ale to się wymyka spod waszej kontroli i w zasadzie na samym końcu jest to dla was dobre, bo zbliżacie się bardziej do samych siebie. Słuchajcie, super klimat w ogóle. Chciałem to bardzo nagrać tutaj. Niesamowite uczucie. Chciałem ze starych, dobrych czasów rozmowy z kanapy. Dzięki serdeczne, że jesteście. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia następnym razem. Miłego. Elo. Buźka.